Witam serdecznie na kolejnym Gniocie. Pewnie jesteście ciekawi, czy gołębie wczoraj wypuszczone wróciły. Otóż połowa wróciła, a połowa poleciała. Został jeden bocian i ten gruby gołąb. Znaczy, to jest samica. Te dwa, co poleciały, to prawdopodobnie wróciły do swojego domu. A mówię prawdopodobnie, bo widziałem tego pana rano i mówi: o, wczoraj puściłem gołębie i dwa poleciały. On mówi, no, te dwa, co ci poleciały, to samce są. Czyli te, co ci zostały, to samice. I tak sobie potem dopiero zajarzyłem i myślę sobie skąd by wiedział, że samce mi poleciały. Przecież nic nie mówiłem wcześniej. Także chyba do niego wrócił. Nie, może się tam przejdę wieczorem czy przejadę rowerem. To się spytam, jak wróciły, no to super, bo szkoda by było, żeby gdzieś tam w lesie je coś pożaru. No tutaj jest naprawdę naprawdę bliziutko, że ten taki czarno-biały pójdzie. To każdy pisał, że to na bank, bo on miał jakąś domieszkę pocztowego. A ten bocian, nie wiem, może, zanim poszedł, on, to dopiero tak wieczorem się zerwał i poleciał. A te, to tutaj wam wrzucam zdjęcie. Gruby, gruby to tutaj sobie czekał na ziemi, a ten to bocian na budce tutaj. I tego to tam ręcznie wsadziłem do środka, a tego jak chciałem wsadzić, to mi tu uciekł, po podwórku. Perełka mi pomogła łapać. Ja to naprawdę aż się turlałem ze śmiechu, ale to muszę gdzieś kamerę postawić żeby wam to pokazać, o co chodzi. Perełka ze mną go ganiała, ja zachodzę z jednej strony, perełka z drugiej, bałem się, że perełka się na niego rzuci, coś mu zrobi, a perełka jak podbiegła bliżej, to stawała na tych tylnych łapach, a ty mi tak robiła. Myślałem, że pęknę ze śmiechu, jak bramkarz na bramce, tak mu drogę zagradzała. Także perełka jest pokojowa co do gołębi. Tam wrzuciłem wczoraj szorca, że na drzewo weszła za jednym, ale to weszła z ciekawości, co jej się tam kręci, a tak to żadnego, nie dotknęła, nawet jak już było ciemno. Ten przecież na dole siedział pod budką, nic mu kompletnie perełka nie zrobiła. To jest bardzo pokojowy kot, ona łapie tylko myszy. I wczoraj sobie chodziła obok tych kaczaków, które były wypuszczone. To na nie, to nawet uwagi nie zwracona, na drób to nie reaguje, ale gołębie coś nowego, to ją to zaciekawiło perełka tutaj ma nową fuchę, nadzoruje kury, bo tutaj mi się teraz niosą. Zawsze znajdą jakiś kąt. Ale perełka dopilnuje, żeby tutaj nic nie zginęło, prawda? Co do tej bandy to niestety musieli wrócić do klatki, bo niedobrze jest, bo gęsi jak zobaczyły te maluchy od razu się na nie rzuciły, no mało ich nie zażarły. Wredne te gęsi, co zrobić? No i się powtarza to, co było z poprzednimi. Najchętniej to bym je przeniósł do tej budki, gdzie jest balbinka, je tam puszczał na trawę. Niech sobie chodzą cały dzień, jedzą zielonkę. One są duże. Edziu ich nie gania, także pełen luz, bo on się ich boi, bo te, te stare gęsi to go szczypały czasami, to uciekał. To by było dobrze, ale na razie balbinka tam ma izolatkę. Do balbinki też dzisiaj zajdziemy, ale dobra, pierwszy ten, pierwsza rzecz, którą chcę zrobić u tych gołębi, zrobić im tu jakąś półkę. Chcę tu tak no uciekaj, ze dwie deski tutaj przybić żeby one miały jakieś takie wejście bo one yy, nie potrafią w tą dziurę wlecieć albo właśnie siadają u góry, albo siedzi na dole, także na no, jakieś takie wejście może będzie łatwiej, może będą mogły wychodzić, one dzisiaj to nawet nie chcą wyjść tu mają już większość czasu otwarte, no, wcześniej trochę przymknąłem, bo perełka im tu wchodziła do środka no ale teraz już perełka tam śpi, a one wcale nie wychodzą Polatać, powiem Wam, że coraz bardziej rozumiem ludzi, którzy, którzy hodują gołębie, jakie to było przyjemne, sobie siedziałem na tarasie, jakaś wiecie, herbatka z miodem, patrzyłem jak tu latają, gruby był najlepszy, znaczy gruba. O, ta tutaj, bo ona wlatywała na kurnik, i co chwilę tutaj zlatywała, skórami pochodziła, podziobała i z powrotem. Ale tak strasznie, nieporadnie po tym dachu łaziła. To się zsuwała, to podlatywała, to znowu na dół do jedzenia i na noc tutaj przyszła elegancko pod samą budkę. Tylko właśnie nie umiała do środka wskoczyć, i chce im coś tutaj zrobić. Tylko jak zrobię im tu normalną drabinkę, taką do ziemi to kury będą masowo wchodziły, no i nie wiem jak to rozwiązać. Może zrobię po prostu tutaj taki kawałek półki, żeby miały na czym usiąść i sobie wejść, bo tak prosto do dziury to nie chcą wlatywać. Aha, no jeszcze jedna rzecz a propos tych gołębi. Doszedłem do wniosku, już tutaj porozmawiałem z panem sąsiadem, który się zna, no ta budka to nie bardzo się nadaje na gołębie, a przeglądałem sobie ogłoszenia, naprawdę bardzo tanio, za parę stów, no gdzie im tam wchodzisz, no zaraz się zmrowiem, ona właśnie za nisko jest wejście, nie tak za parę stów można sobie kupić naprawdę ładne gołębniki bardzo tanio, I już z kratą, z półkami zrobionymi bo często tak jest, że jakaś starsza osoba wiecie, dziadek, już niestety umrze co miał gołębie i się tego chcą po prostu pozbyć, tylko transport z HDS-em by musiał sobie załatwić, naprawdę za kilkaset złotych można mieć ładny gołębnik, tak jeden wpadł mi w oko nawet cały blachom obity jest z zewnątrz, także pewnie byłby nawet wytrzymały może w poniedziałek pomyślę, żeby ogarnąć transport i można by zrobić porządny gołębnik. Znaczy, zrobić postawić, bo się kompletnie nie opłaca robić. No. Pan sąsiad mówił, że samą kratę zrobić porządnie to z 1000 zł, a za 400 można kupić cały kurnik i z tą kratą i ze wszystkimi z tymi półkami, gniazdami, całym osprzętem. A niektórzy to jeszcze nawet z gołębiami dają, ale z gołębiami to bym nie chciał, bo tak sobie myślę, tam z dwie, trzy parki tych bocianów, ale to w przyszłości, na wiosnę. Na wiosnę młodziaki. No, i gruby to wiadomo, że tu zostanie, bo my się już tutaj zaprzyjaźniliśmy. Tylko jakąś parę trzeba będzie jej dobrać. Jej, ale chyba już będę mówił na nią gruby, jakoś tak mi przypadło do gustu. A te bociany to są przepiękne, jak latają, jak chodzą tu po dachach, no tak mi się one podobają. No to może by parę takich parek zrobić. O, a wczoraj późno spać poszedłem, bo taką zabawkę sobie nabyłem w drodze kupna od pana Chińczyka. Za jedyne 100 zł. 100 zł z jakimś tam groszem z przesyłką, wszystko jest fajnie. Nawet dobrze przez to widać. Nawet nieźle łapie ostrość, tylko do góry nogami jest wszystko. Nie wiem, czy coś tam widzicie, coś tam może miga. No niestety do góry nogami. Tam jest jeszcze trochę tych części, jakiś innych tych końcówek, jakaś taka przejściówka na bok. No muszę to porozkminiać, Może na internecie coś znajdę, bo instrukcje dostałem po francusku. A ja po francusku to umiem tylko wiecie, jeżeli papa i nic więcej to się tam nic nie dowie, a jest bez obrazków niestety, no sam tekst. No. Żeby chociaż obrazki były, to bym tam doszedł. No ale jakoś poskładałem jak umiałem, myślałem, że sobie na Księżyc popatrzę, bo były opinie, że bardzo dobrze widać kratery na Księżycu nawet przez to. No ale wczoraj nie było Księżyca, no teraz jest ta faza, faza taka, że go nie ma. Ale tam, jakoś za dwa tygodnie, dwa tygodnie z hakiem będzie pełnia. To może uda się zrobić jakieś zdjęcie, bo i takie trzymadło do telefonu jest, że gdzieś tu się zaczepia i że to tak można na stałe umocować i robić zdjęcia. No to zobaczymy, zobaczymy. Dobra, wszystko przyniesione. Dwa takie obladry i chcę je tutaj zamontować o, w taki sposób. I tutaj wkrętem złapię od góry. Tutaj podłoga raczej nie jest jakoś specjalnie gruba. Mamy wkrętaczkę. Krętów też takich za długich nie będę dawał, żeby tam za bardzo nie wystawały. O takie damy. zobaczymy, czy trzeba będzie zrobić nóżkę, czy nie trzeba będzie zrobić nóżki, żeby to się trzymało by nie trzeba było, bo to jest rozwiązanie jak najbardziej, jak najbardziej tymczasowe, bardzo chwilowe, no ale dobrze, żeby miały tutaj jakieś. Jakieś wejście łatwiejsze, bo tak to teraz nawet wychodzić nie chcą. No, ten to nie wiem, chyba nawet nie złapał za krótki, trochę dłuższe muszą być. No dobra, poprzykręcam to się włączę. Mostek gotowy. Profesjonalna robota. Nie ma co, trochę się gołębie przestraszyły tego kręcenia, ale chodziło mi o to, żeby to było od spodu. No to zrobiłem, bo chciałem powiedzieć, że się. Zamyka i otwiera bez problemu. No one za bardzo są pod kątem do góry. Trzeba je trochę opuścić. Może to się uda bez wielkiego przerabiania tej całej konstrukcji. No pewnie, że się uda. Elegancko zrobione. Tak jak powinno być. No. Pełen profesjonalizm. Nie ma fuszerki. No i może teraz im będzie tu łatwiej wylądować. No ja tak za bardzo Wam powiem, że nie mam pojęcia co robię, bo się na tych gołębiach nie znam. Zaparzyłem świeże ziółka dla balbinki i wodę jej wymienię i paszę i wszystko, i ściółkę chcę wymienić. To ją wypuszczę trochę na dwór, dlatego Edzia zamknąłem w chałupie Ja aż tu słyszę, że on piszczy, no nie lubi w domu siedzieć. Szczególnie jak mnie tam nie ma, bo jeszcze jak jestem to pół biedy. Przynajmniej przez tak 15 minut, potem to już nie chcę siedzieć w chałupie. Dobra, zaraz jej wszystko powymieniamy żeby miała elegancko, trochę z nią lepiej jest, bo już się podpiera tą nogą, już tak głowy nie opuszcza jak lata. Ma apetyt, bardzo dużo je. Wszystko wyjada. Jesteś o kąpiesz się, ale byś się kąpał z tą chorą nogą, a nie ją wystawiasz z wanny. To ona jak się chyba w tym namoczy, to lepiej. A może tak ci krew z niej spływa? Kto wie? Dobra, balbinka, wyskakuj. Bo tutaj porządki teraz będą. Biorę cię na dwór. No już wyszłaś. No i widzicie, już chodzi prosto, kuleje, ale już się podpiera tą nogą. Dobra, balbinka, Trzeba iść na dwór. Bo ja tu muszę sprzątnąć, bo tyle tu narobiłaś, aż tutaj źle pachnie, no. Leć, leć. Tylko na tą dobrą nogę skocz. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie piszcz, nie pisz. Zaraz tu ci wysprzątam, będziesz miała gotowe i sobie wrócisz. Pojedz trochę zielonki. Wszystko porządzone, wszystko wymienione. Ściółka wymieniona. Świeżutka słoma, świeżutka zielonka. Podsypane tych odżywek. Ziółka. Można lecieć po balbinkę, bo ona już tam wyrywa do wszystkich. Pewnie chciałaby już ze wszystkimi siedzieć. Ale to na razie nie da rady. No, pan doktor kazał ją osobno trzymać, żeby nie nie nadwyrężała tej nogi pewnie. Bardzo dziękuję. Dostaję od Was bardzo dużo porad. Tym jej to zawinąć, tam, tym, tym smarować. No ale wiecie, na razie to ja tak robię. Ile się dowiedziałem u doktorów, ale jest zdecydowanie lepiej niż było nawet wczoraj, muszę przyznać. Ta opuchlizna trochę zeszła. Może lepiej tego tak nie nadwyrężaj. Wiecie co, dobra? Ja postawię tu kamerę, złapię balbinkę. I ją zaniosę po prostu, żeby tyle tutaj nie chodziła. Siadaj, 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 siadaj. No chodź, 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 chodź. No już tak nie krzycz, nie krzycz. Nie udawaj, że mnie nie znasz. No. Już cię parę razy nosiłem na rękach. Nic ci się nie stało. To już byś mogła się przyzwyczaić. Bo znowu, żeby szła taki hektar. Nie wiem, czy to dobrze. No. Może lepiej, żeby dużo chodziła. Też tak zauważyłem, jak pochodzi... To lepiej chodzi, no trochę sobie to nogę wyrobi. Cieszę się, że ta opuchlizna schodzi. Lecz tutaj do środeczka. No jeszcze tu widzicie, jest opuchnięte, no ale mniej niż było. No. No już trochę śmiga. Nie za dobrze, kuleje, ale już na tej nodze się opiera. No myślę, że idzie ku dobremu, oby tak dalej. Już nasiedziałeś się w chałupie? No to chodź. A piszczał, jakby go ze skóry obdzierali. Jakby jakaś wielka krzywda mu się siedziała. No, nie awanturuj się. Ile tam byłeś? 20 minut? No może pół godziny. Mi tam zeszło z balbinką i już taka awantura. Ale jaka radocha po wyjściu. Nie, skacz. A daj łapę. Dzięki. Nie dwie, tylko jedną. Siad. Edziu, siad! Siad, daj łapę. O, tak to ładnie. O, pierwszy gołąb w końcu wyszedł. Wiadomo, że gruby. Będzie chodził po podwórku i szukał, co tu można zjeść. No i dobrze, zajadaj, zajadaj. Smacznego, częstuj się. Tylko potem wróć na noc. Ale jak wczoraj wrócił, to może i dzisiaj wrócił. A bocian nie chce wyjść, gdzie on jest? O, tutaj. Chcesz to sieć w tej klatce, w budce. Może za duża trauma dla niego po tym wczorajszym łapaniu z perełką, ale krzywda mu się nie stała. O, on tu teraz stoi, jakby taka figurka tutaj była. Tak wygląda. Kolacja podana, można puścić kury na zielonkę. Leccie, leccie, zajadajcie. Najwyższa pora. A gołąb sobie lata. Oczywiście na kurniku siedzi tutaj, a bocian. Ten drugi gołąb wcale nie wychodzi. No zobaczymy, czy wróci do budki. Wczoraj wrócił. Co prawda, nie do budki, tylko pod budkę. No ale to i tak dobrze. Tego przełożyłem na luzie. I to wszystko na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na jutro na siódmą rano. A jutro, oczywiście, spacer po lesie. Zejdziemy. Na razie, cześć.